Mamy tutaj wykres funkcji f od x równy 1 przez x kwadrat i mamy tutaj zaznaczone pole pod tym wykresem od 1 aż do nieskończoności. Tak ten rysunek ma sugerować, że interesuje nas pole od 1 do nieskończoności. No i zastanówmy się, jak to pole obliczyć, na przykład czy ono jest skończone, czy nie. Więc pomysł na obliczenie takiego pola byłby w miarę taki naturalny, taki, że wzięlibyśmy jakąś liczbę m, powiedzmy tutaj, i powiedzieli sobie, no dobrze, najpierw obliczmy to pole skończone, za chwilę powiemy, co to jest, chociaż już pewnie powinniście wiedzieć, co to jest takie skończone pole, jak je obliczyć, a następnie brali m coraz większe, czyli brali granicę przy m dążącym do nieskończoności i pytali się, czy taka granica istnieje, jeżeli tak, no to sensownie byłoby nazwać tę granicę właśnie polem pod tym wykresem. Czyli tak, no to pole od 1 do m, to wiemy, że to jest całka od 1 do m no z tej funkcji, czyli 1 przez x kwadrat dx. To jest pole od 1 do m, to skończone pole. No a następnie bierzemy granicę przy m dążącym do nieskończoności. Jeżeli ta granica istnieje, w szczególności jeżeli jest skończona, no to sensownie jest powiedzieć, że to jest właśnie to pole od 1 do nieskończoności pod tym wykresem i że ono jest skończone i to jest jego wartość. Otóż ta rzecz jest przykładem takiego obiektu matematycznego, który się nazywa, no najpierw oznaczamy to całką od 1 do nieskończoności, no dosyć sensowne oznaczenie, które kojarzy się dobrze tutaj z tą procedurą, którą wykonujemy, 1 przez x kwadrat dx. I ta rzecz jest przykładem takiej całki niewłaściwej. To nazywamy całką niewłaściwą. Całka niewłaściwa. No, niewłaściwa dlatego, że jest to pewne rozszerzenie pojęcia całki, dlatego że całkowanie zwykle zaczynamy od całkowania funkcji ciągłych po takich skończonych przedziałach. No, a tutaj mamy wprawdzie funkcję ciągłą na tym przedziale, ale przedział jest nieskończony. Teraz tak, no ponieważ to jest pole, czyli jako funkcja m tutaj, ta całka od 1 do m, to jest funkcja rosnąca, prawda? Im większe m, to jasne jest, że tym większe to pole. Ono tutaj sobie cały czas, jak zwiększamy m, to jasne jest, że mamy coraz większe pola. Czyli ta rzecz tutaj, to jest jako funkcja m, to jest funkcja rosnąca. Tak, rosnąca i dodatnia nawet, no bo to jest pole. Wobec tego ta granica może być albo skończona, albo nieskończoność. No i tak jak to ten rysunek sugeruje, no to jest jakieś pole, czyli ono jest dodatnie i albo jest skończone, albo nieskończone. Prawda? No dobrze, i teraz jeżeli taka granica istnieje, to tę całkę nazywamy zbieżną. Prawda? Czyli mówimy, że całka od 1 do nieskończoności z jakiejś funkcji jest zbieżna, jeżeli istnieje taka granica. Jeżeli ona nie istnieje, no to mówimy, że ta całka niewłaściwa nie istnieje. No dobrze, teraz jak to policzyć? No, to taką całkę, najpierw musimy policzyć całkę po przedziale skończonym, czyli całkę od 1 do m. No dobrze, ale to zapiszmy od 1 do m, x do minus drugiej dx. No i co, i musimy znaleźć funkcję pierwotną do x do minus drugiej, no to wiemy, że to jest minus 1 przez x. Jak różniczkujemy minus 1 przez x, to dostaniemy właśnie 1 przez x kwadrat. No i różnicę w górnej i dolnej granicy całkowania. Czyli to jest minus 1 przez m no, plus 1. Tak, wobec tego. Czyli to pole od 1 do m to jest 1 minus 1 m. I następnie musimy policzyć granicę przy m dążącym do nieskończoności z 1 minus 1 m. No i chyba każdy, kto jakiekolwiek granice liczył, no to wie, że ta granica, prawda, ta rzecz tutaj 1 m przy m dążącym do nieskończoności dąży do zera. Prawda? Jak m jest coraz większe, to ten ułamek 1 m jest coraz mniejszy i może być tak bliski zera, jak tylko chcemy. Czyli to ma granicę 0, czyli zostaje 1. Wobec tego ta całka jest równa 1 i to pole pod tym wykresem funkcji 1 przez x kwadrat od 1 do nieskończoności jest skończone i równe 1.